Hej, cześć, witam wszystkich na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj taki krótki materiał, żeby nie przedłużać czasu na temat mojego malucha. Dlaczego go kupiłem, skoro można kupić, wiadomo, BMW, Golfa, Audi i tym podobnie samochody. Po pierwsze, ja lubię polską motoryzację, w ogóle zabytkową motoryzację. Miałem na myśli parę ciekawych samochodów, między innymi Trabanta, Syrenkę, no i właśnie małego Fiata. Dlatego padło na małego Fiata. Po prostu jazda maluchem sprawia mi frajdę z jazdy. Jadąc tym samochodem nie mogę zrobić tego, co jadąc Polówką, czyli dwójka 40 na godzinę i cała cienia kanapa drży po prostu i ten silnik idzie. Słychać go po prostu. Czuć, że się jedzie tym samochodem. Dlaczego padłem na malucha, a nie na przykład Trabanta? Miałem kupić Trabanta 601, wiadomo, silnik dwusuwowy. Tylko że te egzemplarze już idą w cenie do góry. A to drugie jest już problem z częściami. Żeby je dostać do malucha, wciąż jest sporo części, wciąż możemy kupić dużo nowych, używanych części. Także nie ma z tym problemu. Poza tym co idzie za mój maluch jest to końcówka produkcji, bo 99 rocznik co widać po zagłówkach na tylnych siedzenia, a w 20 skończyli produkcję polskiego Fiata 126P. Dlatego kupiłem maluchany. Po prostu sprawia mi frajdę z jazdy. No. Ja lubię starą motoryzację, lubię polską motoryzację. No, dla mnie jazda maluchem jest dużo fajniejsza niż jazda polówką. No. Pewnie polówkę mam jeszcze nią na co dzień, no ale maluchem też nabijam do sporo kilometrów. Dobra, no to żeby nie przedłużać, chyba to kończył, to będzie na tyle. Pozdrawiam i hej!